Także proszę Państwa, no cóż, jesteśmy w takiej dzielnicy bardzo ciekawej, dobroczynnej, można byłoby powiedzieć, która ludziom sprzyja, że nawet moja siostra z Anglo-Ameryki Białystok dawno, dawno temu, jak była chora na raka, to tutaj przyjechała. Może tak, nie do Falk, ale do Bonifratrów. Tamten napis zielony, to na pewno. No i tak myśmy się wtedy wystraszyły z siostrą, gdy byłyśmy w aptece, że tam ktoś z tyłu jakieś potwory jedzą, wiesz? Boże, jak myśmy się z Hanką uciekły po prostu stąd i no nie chciałbyśmy tam nawet zobaczyć, bo tam mówią, że tam jakieś kotlety, czy jakaś zupa, jakieś coś. Uciekłyśmy z Hanką, a takie głodne byłyśmy. No i poszłyśmy Kryśka Kierklo, bo to te jej siostry, aktorki wszystkie, nam postawiła na Centralnym, była taka restauracja i po całej Warszawie taryfami jeździłyśmy i do różnych restauracji. No i spokój, tak żeśmy się tych Bonifratrów wystraszyły, a to okazuje się, że to jest naprawdę dobroczynny zakon i mało kto o tym wie, bo ja byłam tutaj u tych Bonifratrów, proszę Państwa, w ogrodzie. No przepiękny ogród, szkoda, że ten płot nam tu wszystko zasłania, z tym, że ten ogród to jest tam za tym budynkiem różowym po prawej na końcu i taki napis Bonifratrzy. Śliczny ogród, ale to... No i teraz zielony, bo tam i choinki są. O, teraz czas na choinki. Zapraszam.